Wiecie co? Jestem w dobrym bardzo nastroju, bo udało mi się dzisiaj zrobić coś fajnego. Właściwie podwójną fajną rzecz. Pierwsza jest taka, że zgłosiła się do mnie marka Ethnicity Minerals. I oni poprosili mnie o to, żeby nagrać dla nich taki film instruktażowy z tym, jak się nakłada makijaż mineralny, jak nakładać podkład róż, jak nakładać cienie. I taki look, jak tutaj widzicie, udało mi się osiągnąć tymi ich kosmetykami. I ja poprosiłam ich o to, żeby w zamian za tamto nagranie oni przekazali jakieś dla Was prezenty. I tak nie bardzo wiedziałam, jak to się uda wszystko rozwiązać, ale całe szczęście udało się bardzo fajnie, dlatego że dzięki tym nagraniom dwie osoby spośród moich widzów otrzymają zestaw startowy kosmetyków Ethnicity Minerals. Ja Wam tutaj albo wrzucę gdzieś zdjęcie, albo zostawię zdjęcie na blogu, bo ja tych zestawów tutaj nie mam, żeby Wam pokazać, bo to ta marka będzie do Was wysyłać. I bardzo, bardzo jestem podekscytowana, że mogę się z Wami podzielić czymś fajnym. Ja Wam nagram recenzję tych kosmetyków, jakich trochę poużywam. Wiecie, że jestem wielkim fanem minerałów, więc to jest po prostu fajna okazja na sprawdzenie jeszcze czegoś innego kompletnie. Jak otworzyłam paczkę, to lęk mnie zdjął straszliwy. Jak wybierałam sobie podkład, to tak samo trochę się bałam. Zresztą ja to Wam później opowiem jaką, albo mogę Wam powiedzieć od razu, bo to jest zabawne. Sięgnęłam sobie najpierw po próbki tych podkładów. I mówię, dobra, wybiorę, zobaczę, jaki tam będzie, bo dużo z Was mi pisało, że oni mają takie naprawdę żółte odcienie, jak ktoś nie ma oliwkowego, ja mam oliwkowy w Anabelkach i bardzo się z tym dobrze czuję. No i tam ktoś mi mówił, że oni mają żółte i w ogóle jest bardzo duża różnica i tak dalej, i tak dalej. Jak ja otworzyłam te próbki, to mówię, o matko, albo świnka Piggy, albo po prostu żółta kaczuszka spod prysznica. Masakra! Tak się bałam, że tego koloru po prostu się nie uda mi osiągnąć. No i najlepsze było to, że wziąłem sobie pędzel, który tam leży za daleko. Sorry, nie wychylę się aż tak daleko. Pędzel z Annabelle i to był mój pędzelek flat top. Tak napakowałam nim, on po prostu, wiecie, ma super mocne krycie, nie? Tak napakowałam ten kolor, że Michałek przyszedł, spojrzał na mnie i mówi, matko, solarka, po prostu taka czysta solarka. Ja się stwierdziłam, że nie ma w ogóle opcji, żeby to było w porządku, będę musiała mieszać kolory. A później wziąłam ten pędzel, który oni dołączają do swojego zestawu. I ten pędzelek, ja nie mam takiego drugiego, to jest kabuki, który ma bardzo dużo powietrza, to znaczy jest pomiędzy włoskami bardzo dużo miejsca, więc on ma takie krycie słabe do średniego, tak bym powiedziała. I on pięknie rozprowadził, widzicie, teraz nie wygląda to jakoś specjalnie czerwono, ewentualnie mogą mieć dużo różu i dużo bronzera, bo nie wiedziałam, czy to będzie dobrze widać na nagraniu. Taka anegdota, chciałam Wam powiedzieć, się podzielić. W każdym razie okazało się, że jest dobry ten kolor. I pomyślałam, że fajnie by było, jakbyście też coś ode mnie dostali. Co zrobić, żeby wygrać? Wystarczy napisać mi w komentarzu pod tym filmem, dlaczego byście chcieli wygrać kosmetyki mineralne, czy jaki jest powód, dlaczego chcielibyście je zdobyć. I wybierzemy kogoś, nie wiem jeszcze, czy będziemy losować, czy będziemy czytać te komentarze, jeszcze się muszę nad tym zastanowić. To tyle. Jeżeli Was interesuje, jak to wszystko tutaj pomalowałam, to na tym drugim kanale zostawię Wam, poniżej w opisie filmu zostawię Wam linki. Tam są takie trzy krótkie nagrania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, jeżeli będziecie chcieli się pofotygować i tam zajrzeć. I to byłoby na tyle. Kiedy ten konkurs się zakończy i tak dalej, wszystkie jakieś daty, wszystkie ważne rzeczy, zasady i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wszystko jest w opisie filmu wpisane. Nie mam pojęcia, czy coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Dzisiaj raczej nie. Bardzo się cieszę, że mam w końcu opcję coś Wam dać, bo chyba w tym roku nie wydaje mi się, że miałam dla Was jakieś rozdanie, jakieś fajne, ciekawe rzeczy. To byłoby na tyle. Życzę wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!